Witam wszystkich. Moim gościem jest Hades, Siemanko. Którego mam parę dni przed premierą jego płyty. A że płyty nie wydaje jakoś specjalnie często, nie jest tym gościem, który co 12 miesięcy daje nową rzecz, to podejrzewam, że trochę ekscytacji przed premierą chyba jest. Jest, jest. Prawie 3 lata, bez 2 miesięcy. Z tego, co zdążyłem policzyć. No tak, no wiesz, dawno tego nie robiłem. Trochę zapomniałem, jak to jest przed tą premierą, jak to się wpada do CGM-u na wywiad. Ale jestem. No tak, tak, zwłaszcza, że tu inne brodate stworzenie po drugiej stronie siedzi niż zawsze, więc dużo tutaj... się zmieniło w międzyczasie. Tak, są to pewne zmiany. Tak, ale byłeś już niecierpliwy, bo była taka sytuacja z tym wideoklipem, który puściłeś, zdaje się, trochę wcześniej niż sama wytwórnia chciała. Dobrze, dobrze kojarzę. Nie, generalnie mieliśmy trochę tam perturbacji z klipem, bo były ze 3 czy 4 ekipy, które gdzieś tam z różnych powodów albo nam odmawiały, albo my im odmawialiśmy, bo po przeczytaniu, po wglądzie w scenariusz i jakby tu były problemy, ale w koniec końców znaleźliśmy ekipę Bartka i Marty i zadziałaliśmy razem i myślę, że efekt jest fajny, ale nie było jakby tam z nimi żadnej obsuwy. Czy nie, to była jakaś taka sytuacja, że odniosłem wrażenie, że po prostu ty już mając ten klip, gdzieś w pewnym momencie tak cię palił na dysku. A, chodzi ci o to, że wypuściłem go wcześniej. Tak, no miałem taką jazdę po prostu, wiesz. Wypiłem drinka wieczorem, czy tam dwa i stwierdziłem, że trzeba zrobić coś trochę inaczej niż dotychczas. Nie? I wrzuciłem po prostu link, bo już mnie paliło od środka. No ale jak widzę, wciąż jesteś w wytwórni, nie doprowadziła nie, nie to zabili, Tytusa, który jest nerwowym człowiekiem. Dostałem, co prawda, maila niepokojącego, już nie będę robił takich rzeczy, ale okej. No to w sumie ważne, że klip jest dobrze przyjęty i że mówisz, że trochę trzeba było poszukać ekipy, która go wykona, ale rzeczywiście było warto, no bo to jest już trochę klipa, trochę etiuda filmowa. Takie można odnieść wrażenie. Tak, Karol Łakomiec, który jest operatorem i też po części reżyserem tego teledysku, jakby robi takie rzeczy mocno filmowe i wiedziałem, że to będzie docelowo gdzieś tam tak wyglądać. I to było jakby kryterium też tego, że wzięliśmy tą ekipę, a nie inną. Zajawka była mocna na jego rzeczy i stwierdziliśmy, że to po prostu pasuje do jakby konceptu tej naszej płyty i jakby całego wizualnego aspektu. Mhm. A kiedy ten pomysł na płytę się narodził i w jakich okolicznościach? Wiesz co, to strasznie ewoluowało, bo tak naprawdę ja robiłem płytę, która nie miała mieć żadnego konceptu. No ale parę numerów gdzieś tam się ze sobą zgrywało, miało wspólny mianownik. Mhm. Ja tak naprawdę na to nie zwracałem uwagi, ale wytwórnia mi na to zwróciła uwagę. Jak do nich przyszedłem jeszcze z takim, powiedzmy, zarysem, szkicem, czy tam czymkolwiek, powiedzmy połową płyty. I wiesz, dostałem tam pewne takie sugestie, które skonsultowałem ze swoimi ludźmi, sam ze sobą, ze swoją rodziną i stwierdziłem, że to spoko pomysł, żeby pójść gdzieś tam jednak za ciosem w ten koncept. I tak zrobiłem. Nie jest to jakby typowo konceptualna płyta, ale ma elementy jakiegoś pomysłu, takich wspólnych tematów. No jest to bardzo filmowy album, w sensie... Miałeś już okazję posłuchać, no, tak? Tak. Nie to, że osłuchałem się z nim jakoś super, bo dostałem go dzień przed wywiadem, no ale to nie siedzielibyśmy, gdybym nie miał okazji posłuchać, bo też choć przez zwykły szacunek do artysty, wydaje mi się, że no, spotykamy się tutaj, żeby gadać przede wszystkim o muzyce. No. I inne tematy oczywiście wypływają, ale to muzyka jest tym sednem w tym wszystkim. Tak, przesłuchałem i miałem właśnie wrażenie oglądania takich nowel filmowych czy etiud filmowych. Tak jakbyś właśnie miał, jakbyś był momentami bardziej reżyserem niż raperem. Jest tam dużo kreacji
wyjścia poza miejsce, poza tu i teraz. No abstrakcji takiej gdzieś tam, w którą w tej chwili chciałbym pójść. Nie wiem, czy jakby będę się tego trzymał tak na 100, ale w tej chwili mam w głowie taką myśl, żeby trochę pójść bardziej w świat abstrakcyjny i opisywać rzeczy, które są oderwane od rzeczywistości. No może nie tak 100%, ale wiesz, gdzieś tam jakby ten abstrakt trzymać, nie? No to jest coś, co często też wykracza poza możliwości zrozumienia słuchacza, który jest tak przyzwyczajony do dosłownego, do 100% prawdy i do opisywania tej rzeczywistości obok, że może mieć pytanie na zasadzie, ale o czym on gada w ogóle? Tak, ale z jednej strony ja mam, wiesz, tego dosyć właśnie, że tak jest, że wszystko jest dosłowne i kurde, czarne to czarne, białe to białe, nie można powiedzieć, że jest inaczej. Ale z drugiej strony, wiesz, chciałbym właśnie robić takie rzeczy, które są inne, kolorowe i gdzieś wykraczają też poza moją strefę komfortu trochę do tej pory. Mm-hmm. No i tak. Mam nadzieję, że utrzyma się ten stan w mojej głowie i kolejna płyta będzie też jakby jeszcze bardziej abstrakcyjna od tej. No, to jest bardzo fajny kierunek, zwłaszcza, że przeobrażenie z płyty na płytę to jest jakiś już stały element twojej twórczości. Tak, tak. No ale też jakiś kierunek mimo wszystko jest obrany i idę w jakąś stronę. Tak mi się wydaje przynajmniej. No wiesz, te płyty są wszystkie robione spontanicznie dosyć mocno. Mhm. Tak jak już wspomniałem, też ta combo była robiona dosyć spontanicznie. I co? Mam nadzieję, że tak będę robił cały czas, bo wiesz, jakby powtarzanie tematów i muzycznie i rapowo jest dla mnie niedopuszczalne. Nie lubię płyt, które... Nie lubię słuchać artystów płyt, które są podobne, czy często takie same tak naprawdę, nie? Słuchasz kolejnej płyty jakiegoś artysty i mówisz, kurde, to już było wcześniej, nie? Nie chcę tego robić, bo to jest bez sensu. No, ale... Jeżeli będę tak robił kiedykolwiek, to proszę cię, powiedz mi, to wiesz, zrobię coś innego, nie? No, ale to wiesz, to jest trochę tak, że... Artyści, którzy nagrywają kilka razy tę samą płytę, nie za bardzo chcą słuchać tego typu opinii, chyba też nie za bardzo umieją ich słuchać. No jasne, no jasne. No niestety to jest w Polsce taka tendencja do tego, żeby wszystko właśnie tak jeden do jednego odbierać, nie? I, no tak. I nadawać. No tak, na pewno, ale z kolei te zmiany stylu przynoszą to ryzyko, że zmieniając się właśnie trudno zachować ten wspólny mianownik. W sensie, nawet chyba o tym pisałeś, że gdzieś fajną jest sytuacja, gdzie każda kolejna płyta jest kolejną odsłoną, tylko że to jest zarezerwowane dla tych najlepszych, żeby być za każdym razem innym raperem, ale jednak tym samym. To ten paradoks, który chyba świadczy o wielkości gdzieś. No to jest styl po prostu, nie? Jeżeli masz swój styl, to możesz żonglować formą. Tak mi się wydaje, bo jesteś pewny siebie. Wiesz, że to, co zrobisz, zawsze będzie brzmiało tak jak ty, tak? Każdy kawałek, który nagrasz, będzie rozpoznawalny przez słuchacza. Będzie wiedział, że to ty, nie wiem, po głosie, po flow, po stylu, czegokolwiek, co brzmi, po muzyce nawet, jeżeli jesteś muzykiem typowo. No, i tak to wygląda, myślę. Ta abstrakcja się działa w tobie od zawsze, czy to jest coś, co się pojawiło w miarę ewolucji artystycznej? No bo gdzieś tam w czasach hi-fi bandy byłbym ci skłonny dużo mniej podejrzewać o abstrakcję niż teraz. Wiesz co, bo ja nagrywałem sporo takich numerów, które były oderwane gdzieś tam, ale często leciały do szuflady, bo na końcu stwierdzałem, że to nikt tego nie zrozumie, po co w ogóle on to puszczać. Jeszcze wiesz, jakiś czas temu polska scena była jeszcze bardziej taka, wiesz, zero-jedynkowa. Mm-hmm. Niż teraz, więc jeszcze bardziej jakby się obawiałem takiego efektu. No ale teraz, wiesz, widząc po prostu, co się dzieje, że to powoli gdzieś tam idzie w dobrą stronę, w inną stronę niż wcześniej, no to jakby już nie mam tych obaw i myślę, że mogę te numery wypuszczać. Myślę, że mogę brnąć w tą stronę i robić swoje po prostu to, co czuję przede wszystkim. No ale tak, jakby też jest to też jakaś ewolucja, no bo kiedyś te numery chowałem do szuflady i starałem się, wiesz, unikać raczej tego,
co później stwierdziłem, że jest moją jakby naturalną reakcją na gdzieś tam rzeczywistość i odbieranie i przetwarzanie tego, co widzę, tego, co słyszę, czuję. I chyba jest to jakaś forma, w którą chciałbym pójść jednak, bo jest to po prostu naturalna reakcja. Myślisz, że to jest to, że te kawałki nie idą już do szuflady, wynika z tego, że twoja pewność siebie jako artysty jest większa? Czy też ten odbiorca, który nam tutaj wraca, po prostu jest w stanie więcej zrozumieć, więcej zaakceptować, ma bardziej otwartą głowę? Myślę, że jedno i drugie, wiesz, odbiorca się zmienił przez te nawet 3 lata mojej nieobecności na scenie. Myślę, że ta scena naprawdę się kompletnie przewróciła, wiesz, o 180 stopni. A jeżeli chodzi o moją gdzieś tam ewolucję, no to też na pewno to miało miejsce. Tak naprawdę, wiesz, tą płytę można powiedzieć, że nagrywałem sam, bo siedziałem w studio bez realizatora i myślę, że lwią część tych kawałków nagrałem po prostu, wiesz, siedząc samemu, wciskając samemu Ctrl-R. I eksperymentując też, nie tylko z wokalem, ale też, wiesz, dużo robiłem takich zabiegów, że pisałem tekst na przykład bardzo szybko i później nagrywałem go i wyrzucałem poszczególne elementy z tego tekstu, poprawiając je na bieżąco, pisząc na bieżąco i nagrywając na bieżąco, robiąc sobie taką rybkę oczywiście, jakby w cudzysłowie. No ale wiesz, dużo eksperymentów, to jest tylko jeden z przykładów mojego sposobu nagrywania teraz, ale jakby sam fakt, że wiesz, miałem możliwość obcować sam ze sobą, mocno wpłynął na rozwój tej mojej abstrakcji w głowie i tej fazy filmowej, o której mówisz, którą zauważyłeś gdzieś tam na płycie. Miło mi, że zostało to dostrzeżone. No. To trudno tego nie dostrzec, bo tam jest po prostu... No, samo obrazowanie jest takie, w sensie nie tylko te kawałki są filmowe, ale również gdzieś tam u słuchacza kręcą w głowie odrębne filmy. To jest bardzo fajna opcja. Zdaje się, że też jesteś facetem, który kino lubi, który kino docenia i który tych filmów trochę w swoim życiu przerobił. Tak, mam Netflixa. Ale to widzisz, akurat filmy na Netflixie to tak różowo nie jest. No nie jest, chociaż powiem ci, że parę fajnych tytułów obejrzałem tam. Też jestem tego zdania, co ty ogólnie, jakby, bo przecież tak 70% to jest kupa, ale... Czy ale seriale jeszcze, z serialami jest nieźle, ale tak, przy tych długich formach to się można dość boleśnie naciąć. Zwłaszcza jeżeli to są filmy Netflixa, prawda? No, to zobaczymy. Produkcji netflixowskiej. Tak, no też ten polski serial, który chyba jednak mimo wszystko był trochę rozczarowaniem. Gdzieś ten tam. Taki historyczno-futurystyczny? Tak, ten, który się... Nie, katastrofa. No ja też gdzieś pierwszy odcinek i skapitulowałem, ale wracając jeszcze do... czy jeszcze? Jeszcze wiele razy wrócimy, ale koncentrując się na samym procesie tworzenia, to było u ciebie tak, że gdzieś zawsze potrzebowałeś odcięcia, oderwania. Było pisanie w parkingu przy lesie, było pisanie w parkingach podziemnych i to nadal tak jest, że potrzebujesz odosobnienia, jak tworzysz? I czy w ogóle możesz sobie jako ojciec pozwolić na takie odosobnienie? Mogę, wiesz, bo jakby traktuję to jako też część swojej pracy po prostu. Mówię, że idę do pracy. To znaczy, że wiesz, nie znaczy, że idę do fabryki przenosić rzeczy z miejsca na miejsce, tylko idę, wiesz, pisać. To jest moja praca po prostu od już dłuższego czasu. I tak to traktuję, więc mówię po prostu, kochanie, idę do pracy. I zamykam drzwi i nikt nie ma żadnych, wiesz, problemów, nie? Po prostu trzeba się dogadać, nie? A jeżeli chodzi o to odosobnienie moje... No to tak, wiesz, jakby zawsze lubiłem sobie samemu usiąść i się skupić tak naprawdę, porządnie się skupić. Potrzebuję do tego ciszy, tak samo jak potrzebuję ciszy, żeby zasnąć. Nie jestem w stanie zasnąć, kiedy ktoś chrapie z boku, na przykład Keps, z którym jadę na koncert. Nie ma takiej możliwości, nie? Więc zawsze mam ze sobą zatyczki do uszu. I jakby mam też, nie ukrywam, kłopoty trochę z koncentracją często. I na przykład takie sytuacje typowo studyjne, gdzie siedzimy ekipą i nie wiem, jest 3 MCs, ktoś robi beat i musimy tu i teraz zrobić kawałek, to często jest tak, że wiesz, wszyscy nagrają zwrotki, a ja
nagram na przykład zwrotkę, ale nie jestem z niej zadowolony, bo nagram, wiesz, jakby zrobię to, wszystkim się podoba, ale nie, Hades musi to zrobić jeszcze raz. Wiesz, i jakby już jestem nauczony tym doświadczeniem, że tak często jest i najczęściej po prostu piszę sobie sam te numery gdzieś tam w lesie czy w studio, bez nikogo, wiesz. Tak, ostatnio miałem też taką sytuację, gadałem z Dimzem, jakiś tam chcemy zrobić kawałek razem i wiesz, on mówi, dobra, mordo, dawaj do studia, nie, podbijam i spoko, nie, tylko wiesz, możemy coś podziałać muzycznie, bo raczej, wiesz, mogę napisać, ale jakiś refren czy coś, tak, żebym zwrotkę napisał, czy tam dwie zwrotki, jak będziemy siedzieć 3 godziny w studio i żebyśmy to nagrali od razu, to nie ma takiej opcji, nie, ale wiesz, szanuję ludzi, którzy tak potrafią, nie, tylko no. Tych, którzy potrafią i jakby jest to na jakimś poziomie wysokim i ma tą jakość, którą powinno zawierać, tak, a nie jest tylko, wiesz, po prostu rymem do rymu, nie. Dużo teraz takich rzeczy powstaje. No więc właśnie, no też jeżeli jest to klasyczny rap o rapie, to napisanie go na kolanie w studio nie jest jakimś większym problemem, ale ja jeżeli... Wiesz, odchodzę od takich tematów, nie chce mi się po prostu nawijać o nawijaniu, nie? Tak, tak, natomiast jeżeli trzeba puścić wodze fantazji, to rzeczywiście to może wymagać dosłownego wyjścia poza cztery ściany. Tak, a jeszcze na przykład taki temat, wiesz, lasu, to jest dodatkowa inspiracja moim zdaniem. Jeżeli gdzieś sobie człowiek się próbuje skoncentrować w jakimś miejscu takim nietypowym dla siebie, tak? Powiedzmy, bo zazwyczaj pisze się te kawałki albo w studiu, albo w domu, albo gdzieś w kanciapie u ziomka. A wiesz, las jest takim miejscem w ogóle, które daje ci nowe bodźce, nie? I nowe doznania, kurde, bo no, przynajmniej w moim przypadku, nie, wiesz, rzadko jestem w lesie, tak? Można powiedzieć, że tylko wtedy, kiedy piszę tekst. Jadę sobie do lasu, bo mam niedaleko domu las, jak nie pada deszcz, to mogę sobie iść, wiesz, usiąść i naprawdę połączyć się z naturą i jakby, wiesz, myślę, że to daje jakby dodatkowe korzyści, nie? Dla samego efektu. No myślę, że wiesz, stopień rozwinięcia technologii otaczającej nas zewsząd, to, że miasta się zagęszczają, pną do góry, powoduje chyba taką potrzebę uciekania i że tego chyba z czasem będzie coraz więcej. No, gdzieś to całe ztechnicyzowanie jest mimo wszystko chyba dość przerażające, zwłaszcza osoby, które mają dużą potrzebę wolności, a taką się wydajesz. Tak, no zwłaszcza tak jak mówisz, no jest teraz dużo tej technologii wokół nas, wiesz, w kieszeniach, przed oczami cały czas mamy, wiesz, monitory. Trochę jest to przerażające, ale z drugiej strony, wiesz, trzeba się z tym pogodzić gdzieś, bo nie jesteśmy w stanie tego odrzucić, żyjąc w mieście i chcąc funkcjonować w społeczeństwie. Ale tak, kiedyś miałem taki epizod, gadałem przez chwilę z paprodziadem. Mm-hmm. I właśnie on mi powiedział taką ciekawą rzecz, że nie ma nic lepszego niż stanie na bosaka na mchu w lesie, jak pada deszcz. Mm-hmm. Nie ma lepszego uczucia, nie? Jak on mi to powiedział, jakby ten tok myślowy dotarł do mnie tak głęboko, że sobie pomyślałem, nie, jakby... Spoko, nie? Czuję, co myślisz, gościu, nie? Nie miałem takiej fazy, że dobra, szybko, gdzie jest las, jadę, kurwa, zdejmuję skarpetki, wiesz, muszę stanąć i spróbować, nie? Jakby wiedziałem, o co mu chodzi, to była taka metafora na pewno, nie? Tylko jakby fajnie się to wpisuje właśnie w ten proces twórczy właśnie, wiesz, oderwania od technologii, nie? I myślę, że u niego w ich muzyce też jest to słyszalne, nie? To połączenie jakby z naturą i ta cała koneksja. Nie, coraz częściej to słyszę od raperów, że po prostu, zwłaszcza od chłopaków, którzy wychowali się na wielkich, gęsto zabudowanych dzielnicach, bo czy to Góral, czy Zeus mówią takie rzeczy, że już bez lasu to nie, że no. Gdzieś ten reset umysłu jest po prostu... Ja bym chciał się przenieść w ogóle, wiesz, gdzieś najchętniej, kurde, no podejrzewam, że to najwcześniej na stare lata. Do domku w górach, wiesz, góry to jest w ogóle... Spoko. Nie zwariowałbyś po 2 tygodniach? Myślę, że nie. Myślę, że prędzej ci, których bym ze sobą zabrał, by zwariowali, bo oni mają takie podejście do tematu, że to musi być miasto jednak, a ja jestem trochę inny, nie? To się też z wiekiem zmienia, wiesz. No, na pewno, ale ja wiesz co, od zawsze tak miałem, kurde. Od dzieciaka lubiłem po prostu gdzieś wyjechać, zaszyć się. Teraz na przykład kolejną płytę już zacząłem robić i pierwsza moja myśl,
to jak ją będę nagrywał, jak ją będę pisał, nie? Gdzie tutaj się, kurde, udać już, wiesz, ten las trochę wyeksploatowałem. Stwierdziłem, że po prostu wynajmę sobie jakiś domek na wsi, gdzieś daleko od cywilizacji i zamknę się tam na tydzień czy dwa i będę sobie działał. Chciałbym zrobić płytę, kolejną płytę, wiesz, już szybciej niż, niż poprzednią. No. Mam do tego warunki, już sobie stworzyłem, wiesz, całą infrastrukturę, więc mogę po prostu pisać i działać. No, no jak na indywidualistę, to też sporo masz płyt nagranych w duetach, bo to Sokół, wiadomo, bo to Ostry, bo to wcześniej Diox w Hi-Fi Bandzie. Ktoś, właśnie... ktoś zauważył z moich znajomych kiedyś, że największe sukcesy odnosiłem zawsze w duetach, nie? I dlatego jak... to później nam, myślę, że gdzieś wypłynie, ale na razie chyba chciałbym się skoncentrować na tym, że skoro gdzieś tam tworzenie jest dla ciebie czymś takim jednak osobistym, że to jest zawsze pójście własną twórczą drogą, to te zderzenia różnych punktów widzenia przy wspólnych albumach mogły nie być dla ciebie najłatwiejsze. Wiesz co, ja lubię współzawodnictwo trochę, nie? I może dlatego właśnie było odwrotnie niż mówisz, bo jest w tym element współzawodnictwa, kiedy, wiesz, pisze się z ziomkiem jakiś numer i chcesz zawsze być, chcesz mieć lepszą zwrotkę. Wiadomo, czy to będzie Ostry, czy to będzie Sokół, czy to będzie ktokolwiek, każdy pisze jak najlepszą zwrotkę, no bo wie, że druga zwrotka nie będzie jego, tak? I starasz się na maksa, nie? Wtedy, przynajmniej ja tak mam. Tak samo z fitami, wiesz, zawsze staram się, żeby to było lepsze niż to, co dostałem, nie? Nie chcę, wiesz, nikogo tutaj dyskredytować czy coś, bo jakby te numery finalnie, wiesz, to wszystko się dostosowuje poziomem do siebie, ale jeżeli się starasz być lepszy od tego, co masz, no to wychodzi taki poziom okej, nie? Nie, uwielbiam takie podejście, to jest czysty hip-hop przecież, o to gdzieś nie, tam... Nie, musi być competition, kurde, nie? Trochę. Ja nie lubię, wiesz, takiego bezpośredniego współzawodnictwa na zasadzie, wiesz, batlowania się na scenie czy coś, jakiś freestyli, jechania sobie po członkach rodziny, to jest dla mnie bzdura, ale jakby taka forma współzawodnictwa jest dla mnie zajebista, nie? No tak, ale do tej pory... To jest zdrowe, po prostu. Abstrahując od Hi-Fi, to czy Sokół, czy Ostry, to byli goście, którzy byli od ciebie starsi. Wiadomo, nie jesteś tu od wczoraj, ale też no, typy z jednak większym stażem, z większym doświadczeniem i pamiętam, że też jesteś z takiego pokolenia, gdzie ta hierarchia wciąż jeszcze była ważna, że podchodziłeś do nich trochę jak do kolegów, owszem, ale też ludzi, od których można się czegoś nauczyć, może trochę autorytetów. Jasne, wiesz, no nie zawsze to jest tak, że to współzawodnictwo sprawia, że jednak ja zrobię coś lepszego, nie? Często jest tak, że samo myślenie o tym, żeby zrobić coś lepszego, sprawia, że zrobisz coś lepszego dla siebie samego, tak? Przeskakujesz swój level, nie? Chcąc przeskoczyć kogoś, przeskakujesz swój level, niekoniecznie jesteś lepszy od tej drugiej osoby, nie? I niekoniecznie musisz do tego, tak, wiesz, aspirować, nie? Ale fajnie jest to robić, nie? A czujesz, że się czegoś od Adama albo od Wojtka nauczyłeś? Oczywiście, jakby na maksa, nie? To są w ogóle, wiesz, nauczyciele moi wielcy, nie? Najwięksi. Adam, wiesz, jakby dużo, dużo rapowo mnie nauczył. Z Sokołem znowu no ta płyta Różewicz Interpretacja, no to nie była tak, jak wszyscy wiemy, typową rapową płytą, więc tam no nie wyglądało to tak jak zazwyczaj. Natomiast jeżeli chodzi o Sokoła, no to on dużo mnie nauczył myślenia w ogóle o muzyce, o tym biznesie, o wszystkim dookoła, o tym jak to powinno, jak to działa i jak to powinno też pracować w mojej głowie, żebym czuł się dobrze, nie? Żeby to nie zżerało mnie, kurde, od środka i wiesz, sama rozkmina, nie? No tak, to są też kolesie, którzy mogą nauczyć dystansu, bo dokładnie. Ani jeden, ani drugi nie jest typem, który by robił aferę codziennie na social media, żeby gdzieś tam być na językach. A Adaś jakby, wiesz, no warsztatowo, kurde, nie, bardzo, bardzo dużo mnie nauczył, też podejścia do samej muzyki już stricte. No i tego, jak być, wiesz, dobrym człowiekiem dla wszystkich innych dookoła, nie? No też czytałem, jak pisał o tym, że
wspominał wasze koncerty, że to była w ogóle dzika energia, że się tak. Odjęliście od siebie, szarpaliście, że coś tam po prostu... Nigdy tego nie trenowaliśmy, nie mieliśmy jakichś specjalnych prób, poza takimi typowymi dźwiękowymi próbami gdzieś w studio, gdzie po prostu każdy siedział na swoim fotelu, wiesz, i patrzył w ścianę czy tam w podłogę i sobie nawijał swoje teksty. Później podbijał kolegę. Ale na scenie, jak stawaliśmy, to wychodziła po prostu z nas, wiesz, zwierzyna czysta, nie? Mm. Skakaliśmy, kurde, odbijaliśmy się od siebie faktycznie, zamienialiśmy się czapkami, no jazda, nie? Chciałbym to kiedyś powtórzyć, mam nadzieję, że będzie taka okazja. Tak, wiesz, dwa alfa samce w jednej klatce, może dlatego tak to... Znaczy nie wiem właśnie, czy alfa do końca, nie? Bo myślę, że tam u nas nie było nigdy jakiegoś wyścigu, nie? Kto nie wiem, no wiesz o co chodzi, nie? Nie będę teraz tutaj opisywał. Ale jakby tutaj w tej relacji między mną a Adamem nigdy nie było takiej akcji, nie? Że ktoś kogoś próbował w jakiś sposób, wiesz, przeskakiwać. W innych gdzieś tam kolaboracjach to się zdarzało, częściej bądź rzadziej, ale tutaj w ogóle tego nie było. Nie? A wyobrażasz sobie taką kooperację na przykład z młodszym raperem, który z kolei od ciebie mógłby się wiele nauczyć, gdzie ty byś był w pozycji senseja, a on w pozycji... kogoś, kto po prostu gdzieś może lekko w ciebie wpatrzony uzupełnia tę twoją wizję. Spoko, chętnie, wiesz, fajnie by było zrobić coś, kurde, i też się nauczyć czegoś od kogoś młodszego, nie, bo to nie jest tak, że zawsze musisz się uczyć od starszych, nie. Myślę, że nauczycielem twoim równie dobrze może być ktoś, kto ma, wiesz, 5 lat, nie, i ci powie czasami coś takiego, że cały dzień chodzisz i się zastanawiasz nad sensem życia, nie. Moja córka potrafi powiedzieć czasami do mnie coś takiego, że wiesz, jestem wbity w szok, nie? Więc to nie ma w ogóle zależności takiej, nie? Ale teraz mam taką współpracę właśnie z Bartokatem, który jest ode mnie sporo młodszy. I jakby wiesz, często się tam gdzieś to wszystko ściera fajnie, nie? I ciekawe jest to doświadczenie. Zdecydowanie, trochę, nie? Trochę inna płaszczyzna, bo... No nie rapuje tutaj, no. Tak, prawda. Tutaj nie rapuje. Chociaż akurat. Muszę powiedzieć akurat w tym miejscu, że też udzielał się wokalnie na tej płycie, bo tam, wiesz, robił sporo adlibów. Mm-hmm. Nauczył mnie, jak się robi adliby tak naprawdę i jak to powinno działać i że to powinno w ogóle być, nie? Zwłaszcza na takiej płycie jak ta. Więc też się od niego czegoś nauczyłem, tak jak mówię, jest to też doświadczenie, nie? Nabyte. Fajnie. I też on ode mnie, myślę, czegoś tam się nauczył, jakiegoś, wiesz, nie wiem, no może już nie będę teraz mówił czego, bo niech on powie, jak będzie miał okazję. No, myślę, że ta okazja, miejmy nadzieję, będzie. No bo właśnie, Bartokat lat ma może nie tak dużo, natomiast jako producent brzmi jak doświadczony koleś. On po prostu ma swój styl, już. Tak, ma styl, ma warsztat, wiesz, on, kiedy z nim gadałem, to mi powiedział, że robi od 11 roku życia bity, no. To było z 5 lat temu, ze 4 lata temu jeszcze. Tam nie planowaliśmy w ogóle nawet współpracy. No to byłem w szoku, nie? Wiesz, on jakby jest gościem, który potrafi siebie dobrze sprzedać, w sensie pozytywnym, zareklamować, o może tak? Mhm. I często to robi, ale jakby ma ku temu, wiesz, podstawy i naprawdę jest dobry w tym, co robi. Nie? Jest dobry, ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, ale też, wiesz, parę razy mnie przypropsował, kiedy mu powiedziałem, że stary, to powinno być tutaj inaczej. On, nie, modo, to powinno być właśnie, kurwa, tak, nie? Ja mówię, nie, stary, właśnie, że powinno być inaczej, nie? I później po godzinie, wiesz, przykładowo zdejmował jedną ścieżkę z numeru i no, mówię, miałeś rację, Hades, no, miałeś rację. No, widzisz, stary. To rzadka rzecz chyba teraz u młodego producenta, żeby umiał się przyznać do błędu. Na maksa, nie? Wszyscy są tak pewni siebie, to jest, kurde, niezdrowe, nie? Młodzi w ogóle, nie wiem, z raperami tak nie mam doświadczenia, ale producenci młodzi to jest... Masakra, nie? Dogadać się z nimi, nie? Ja powiem ci, jakby była rola odwrócona, to w ogóle, wiesz, byłbym raczej tym gościem, który, wiesz, mówi spoko, tak, masz rację. Wiesz, nawet tak uważam, że ktoś nie ma racji, nie? No, ktoś jest ode mnie starszy 10 czy 12 lat, robi to, co ja 12 lat dłużej, no to wiesz, jakby siłą rzeczy jego zdanie jest, wiesz, top, nie?
Chyba też trochę przyszło z internetem, no. No. Kiedyś tego dystansu było znacznie więcej i szacunek do starszego, właśnie ta hierarchiczność była czymś odruchowym. A teraz, wiesz, w internecie etykieta jest taka, że z każdym jesteś tak. od razu na ty. Dystansu ma nie być jakiegokolwiek i wiesz, typ, który widział cię przed chwilą na koncercie, za chwilę klepie cię po łopatkach, jest twoją najlepszą mordeczką. No, to jest... Spoko, jakby wiesz, no, nie neguję tego, nie przeszkadza mi to. Czasami mnie to po prostu dziwi i sobie to mogę komentować, nie? Tak jak teraz, ale spoko, nie? Wiesz, rozwijamy się, nie? Lubisz ludzi chyba, nie? Lubię, lubię. Nie wszystkich, ale... Znaczy wolę zwierzęta, nie? Ale... ale mam wiele, wiesz, jakby słabych doświadczeń z ludźmi i jestem ostrożny, jeżeli chodzi o ludzi. Ale jeżeli już kogoś poznam i wiem, na co czego mogę się spodziewać, na co mogę liczyć, to tak, lubię takich ludzi. Okay. Lubię swoich ludzi. A właściwie jak to się stało, że twoje drogi z Bartokatem się przecięły? Bo to jest świetny producent i w paru miejscach się pojawił, no ale chyba cały czas można nazwać go producentem undergroundowym, jeżeli chodzi o skalę dotarcia. Wiesz co, zajarałem się kiedyś jego bitami, nie wiem, za 4-5 lat temu. Nie pamiętam, czy chciałem od niego jakieś bity wyciągnąć. W każdym razie się do niego odezwałem. Okazało się, że on chwilę później grał koncert w Warszawie, na który pojechałem. Zobaczyłem, jak on sobie gra. Poznaliśmy się, pogadaliśmy i od tamtego czasu gdzieś tam mieliśmy kontakt, który był dosyć słaby, ale jednak mieliśmy ten kontakt, czasami sobie pogadaliśmy. No i wiesz, robiłem tą płytę, teraz obecną, Combo. I chciałem jakieś bity od ziomali, wiesz, uzyskać. I zastanawiałem się, do kogo by to napisać. I kurde, tak nagle po prostu mi ten Barto wpadł gdzieś w autobusie. Mówię, dobra, piszę do niego, nie? I napisałem do niego wiadomość. Wysłał mi 2 czy 3 bity. Link tak naprawdę do SoundClouda, do bitów, które już gdzieś tam wisiały na necie. Chyba na sprzedaż były. Ja sobie to sprawdziłem. Jeden bit od razu zażarł i nagrałem pod niego kawałek, który miał być singlowym numerem, tytułowym numerem. To był pierwszy numer, który nagraliśmy razem. Puściłem to w wytwórni. W wytwórni po prostu wszyscy się zajarali. Powiedzieli, że mega, nie, żebym zrobił z nim coś jeszcze. I wiesz, przekazałem mu tą informację, wysłał mi pakę bitów. Później przyjechał do Warszawy. Siedzieliśmy trochę w studio, nagrywaliśmy. I tak, wiesz, krok po kroku powstała płyta. Tak, no bo to... Trochę chyba inne rzeczy was kształtowały. Hades kojarzy się z tym starym Nowym Jorkiem, z kolei Bartokat bardziej z Kalifornią, takim tym puszczonymi tak wolno, lekko jazzującymi, kwaśnymi bitami Madliba. To się teraz nazywa lo-fi. Tak, tak. Tak, takimi właśnie gdzieś... Jakby ktoś się czasem, lo-fi to brzmienie takie celowo niedoskonałe i gdzieś w tym wszystkim mega fajne. W ogóle musieliście pracować nad tym, żeby jakoś połączyć wasze gusta, czy zupełnie harmonijnie to gdzieś nie, to wyniknęło? Nie, to była iskra, nie? Tak jak mówię, ten numer, wiesz, nagraliśmy to od razu, zażarło i jakby kolejne rzeczy też, jak on już przyjechał, wiesz, stacjonarnie sobie siedzieliśmy i działaliśmy na bieżąco, to w ogóle ten przepływ informacji między nami był bardzo, bardzo w porządku i wiesz, pierwsze, myślę, 2 numery, które nagraliśmy tak od razu, to weszły na płytę, chyba 3 numer, który zrobiliśmy razem, odpadł i cała reszta też weszła tak naprawdę. Nie? Może tam ze 2 jakieś odrzuty były tak naprawdę na koniec, nie? Więc współpraca jak najbardziej udana. Chciałbym ją kontynuować. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość, tym bardziej, że Bartek się przeprowadza, wiesz, w moje rejony. Będziemy blisko siebie i będziemy mogli, wiesz, częściej współpracować na pewno. To duży komplement na ustach typa, który lubi robić każdą płytę inną i tych producentów jednak do tej pory. Tak, ale wiesz co, też mam taką, już od dłuższego czasu za mną chodzi taka myśl, żeby może zrobić w końcu płytę z kilkoma producentami. Więcej niż 2. Nie? No bo tak, no bo to ciekawe, tylko no. Spójność takiej płyty może być... Nie mam doświadczenia i jakby boję się tego cały czas, bo wiesz, właśnie chodzi o tą spójność, nie? Chodzi o spójność, chodzi o
dogadywanie ludzi. Wiem, że niektórzy, wiesz, wyślą ci master, zanim zdążysz o niego zapytać, a niektórzy, wiesz, niektórych trzeba pomęczyć naprawdę sporo i jakby tutaj te logistyczne też tematy, tego się obawiam. Zawsze starałem się też dobierać takich ludzi do współpracy muzycznej, na których wiedziałem, że mogę polegać, jakby, bo to jest bardzo istotne w pewnym momencie, kiedy już zamykasz płytę i gonią cię deadline'y, wiesz, i musisz coś dostarczyć, tak? I dobrze mieć jednak kogoś, na kogo można liczyć, a nie kogoś, kto, wiesz, nagle ma wypięty telefon i go nie ma, nie? Przez 5 dni, nie? I wtedy jest lipane. No tak, 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 to jest gdzieś... To jest bardzo ważne, bo wszystko możesz stracić w ten sposób. Czasami, wiesz, jest termin, którego się nie da, wiesz, przesunąć dalej, nie? Tak, tak, gdzieś jest kres przesuwania terminów, niestety. Wiem coś o tym. Bartokat wydawał się idealny również dlatego, że on jest w ciekawy sposób zawieszony między szkołami, a to gdzieś też było ideą combo, żeby się nie łapać w podział na stare i nowe. A Bartokat potrafi mieć podziałki absolutnie współczesne, ale ducha absolutnie 90'sowego w tym wszystkim. Tak, to jest właśnie paradoks Bartokata, nie? Wiesz, on, tak jak mówiłem, od 11 roku życia robi bity. Robił je bardzo, bardzo długo analogowo, nadal to robi w zasadzie analogowo, ale wiesz, jakby tutaj element spajający tą jego starą szkołę i nową, to jest sampling, nie? On cały czas używa sampli. Na tej naszej płycie nowej też są sample, nie są takie oczywiste, bo to nie są sample z jakichś soulowych czy tam funkowych kawałków z lat 60. czy 70., do czego zdążyliśmy przywyknąć w hip-hopie, tylko raczej są to sample, wiesz, z gier, z Segi, z jakiegoś Nintendo, z rzeczy, które gdzieś tam podświadomie każdy z nas może kojarzyć, nie? Ale to było dawno temu i teraz taki fajny throwback to muzycznie, nie? Może być taki, wiesz, przynajmniej ja tak miałem momentami, kiedy coś usłyszałem, nawet jakiś dźwięk, wiesz, jakąś przeszkadzajkę. Mówię, kurde, już gdzieś to słyszałem, nie? Czuję się, wiesz, jakbym znowu był 11-latkiem, nie? To jest zabawne, nie? To fajne, fajne uczucie, aczkolwiek gdzieś combo wydaje mi się znacznie bardziej patrzeć w przyszłość niż w przeszłość. Dużo jest na tej płycie takiego klimatu, dystopia jest takie słowo, zaniepokojenia tym, co może nas czekać i wizji takich, no może nie postapokaliptycznych, ale gdzieś powodujących, że czujemy się gdzieś nieco gorzej, no, myśląc o tym, co się stanie. No ja mam teraz, wiesz, dużo takich rozkmin, bo mam 6-letnie dziecko i, wiesz, nie myślę już, co się wydarzy za 15 czy 20 lat, tylko co się wydarzy w trakcie jej życia. I no, z jednej strony chciałbym też tego dożyć i zobaczyć, co będzie, nie? Ale z drugiej strony boję się, nie? I po prostu jestem no, trochę przerażony jakby efektami. Tym, co się może wydarzyć za jakiś czas. No nic, no wiesz, jakby docelowo się uśmiecham i mam maskę, wiesz, dobrej myśli, ale wewnętrznie, co słychać na tej płycie, gdzieś tam jest obawa, nie, o tą naszą przyszłość planety, przyszłość w ogóle, wiesz, cywilizacji, społeczeństwa, jakby ludzi, mentalności, sposobu myślenia. I no wiesz, wszystko się tak na maksa teraz szybko rozwija, taka kula śnieżna. No więc właśnie, no, świadomość tego, że ta kula śnieżna rzeczywiście jest, jak to kula śnieżna, no, nabiera tego śniegu i że po prostu nie da się jej za bardzo zatrzymać. To musi przygnębiać, nie? Gdzieś tam, jak się pozwalam sobie na myślenie o takich rzeczach, to łapię się na tym, że niespecjalnie chce mi się wstawać, zaczynać kolejne dni. Ciężko sobie poradzić z tym fatalizmem. Też gdzieś zastanawiam się, czy w dużej mierze ci młodzi raperzy nie są tacy właśnie gdzieś wygrzani, tacy zblazowani, tacy podchodzący do tych nagrań, jakby każdy był ostatnim, jakby trzeba było to życie cisnąć na maksa, bo mają świadomość, że gdzieś tam tu nie będzie szczęśliwego zakończenia. Tak, u nich często ten smutek już tak pierwotnie jakby gdzieś jest, nie? I oni zaczynają, punktem wyjścia jest smutek, jakby jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, no, taki dół, nie? I jakby, no, wiesz, ja jestem raczej pozytywnym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, oceniając samego siebie.
i jakby to wszystko, co mnie otacza, co do mnie dochodzi, to jest, wiesz, to wywołuje we mnie takie poczucie tej nostalgii, ale po młodych właśnie twórcach widzę, że oni już są nostalgiczni i próbują się w drugą stronę trochę, wiesz, często gdzieś tam uśmiechać, nie? I przez łzy, nie? Tak naprawdę, bo no nie wiem, no wydaje mi się, że też właśnie ludzie, którzy się urodzili już w latach 90., to urodzili się, czy tam dorastali już z taką myślą, że już jest chujowo, nie? Że nie wiedzą, jak to było kiedyś, że wiesz, trochę inaczej wyglądała rzeczywistość. Ja tam gdzieś jakby też dorastałem w latach 90. wczesnych, ale no rzeczywistość moja wyglądała kompletnie inaczej niż rzeczywistość teraz małolatów. Jakby, no wiem, że to jest trochę trywializm, ale no cały czas o tym gadamy, nie? W tej chwili i po prostu no tak jest, nie? Każda era się rządzi swoimi prawami, wiadomo, wiesz, mój ojciec mógł powiedzieć to samo, ale wydaje mi się, że teraz to tak narosło to wszystko i tak się skompresowało, że to w ogóle jest ciekawe jakby zjawisko odrębne, zjawisko społeczne, nie wiem, jak no, to określić. Tak, chociaż też z drugiej strony wśród małolatów pojawiają się jednak tacy goście jak właśnie Bartokat. Tacy, no. Tylko pytanie, czy to nie są gdzieś wyjątki potwierdzające regułę w tym wszystkim. Okej, okay, przeskoczymy w takim razie może na chwilę do wątku tego, że rzeczywiście patrząc już tak kategoriami liczb, twoja kariera to trochę huśtawka, czyli rzeczywiście są te projekty dwuosobowe, które rozbudzają oczekiwania, które bardzo dobrze żrą, potem przychodzą bardziej eksperymentalne formy solowe, których są zawsze chwalone, ale jednak ich przyjęcie takie już czysto sprzedażowe może trochę podcinać skrzydła. W związku z czym pytanie o to, jak ci się właśnie na takiej sinusoidzie funkcjonuje. Dosyć ciężko, nie? Jakby wiesz, bo jest, zdąży się przyzwyczaić do tego, że jest spoko, jakiś odbiór, wiesz, są koncerty, też jakby materialnie, nie? W pewnym momencie jest jakiś sosik z tego, a za chwilę nie ma, nie? I to jest takie trochę dziwne, no bo musisz sobie zapracować z powrotem na to, żeby zarobić, żeby mieć odbiór. Ale wiesz, jakby ja nie stawiam tego na w pierwszym rzędzie jakby tych korzyści materialnych i staram się właśnie, tak jak zauważyłeś, eksperymentować. To jest dla mnie najistotniejsze i jakby robienie kolejnych albumów, innych od poprzednich, jak już wcześniej mówiłem, jest najistotniejsze. I sam proces jakby, wiesz, możliwość inaczej może. To, że zrobiłem coś, wiesz, coś, co, że tak powiem, zaraz się mówi pykło, nie? No to daje mi możliwość tego, żeby zrobić coś, co, gdzie będę mógł sobie właśnie poeksperymentować, trochę popróbować. To jest taki komfort, nie? I spoko, sobie z tego korzystam. Myślę, że to jest w porządku wobec samej muzyki, nie? I gdzieś tam w ten sposób spłacam trochę taki dług, nie? No mam wrażenie, że gdzieś tam duża część raperów boi się pracy, po prostu. Dużo raperów boi się eksperymentować, wiesz dlaczego? Bo raz zrobią przysłowiowo swoje tylko ty, to już będą robić tylko ja, tylko ona i tylko z nią, nie? Tak, tak. Rozumiesz? Ja spoko, ja wiesz, jakby nagrałem ten kawałek, to jest tylko mój przykład, nie? I miałem dużo takich myśli, żeby zrobić drugi numer w takiej stylistyce, trzeci, nawet napisałem, nawet mam takie numery, nie? Gdzieś tam na dysku, ale wiesz, nie chcę, żeby to było jakimś punktem odbicia, nie? Wolę po prostu robić kolejne rzeczy, a później sobie być może wrócę do tego tematu, nie? Spoko, nie? Czyli jesteś tym typem, Nie chcę atakować cały czas po prostu jednym i tym samym, nie? Jesteś tym typem, który woli pójść nawet do fizycznej pracy, niż zrobić muzykę wbrew sobie. No na pewno, na pewno. To zresztą pamiętam, że wspominałeś, miałeś taki epizod, gdzie pracowałeś jako stolarz. To musi być fajna rzecz, robotę. Że czujesz, że coś konkretnego wychodzi z twoich rąk. To jest tak. Gdzieś, wydaje mi się, sen tych ludzi, którzy siedzą w biurach, pracują w Excelu i mają poczucie, że to, co robią, jest gdzieś zupełnie
po nic. No ja pracowałem w takiej firmie budżetowej. To była taka jednostka, która zajmowała się wdrażaniem programów europejskich. Mhm. I wiesz, dokładnie robiłem to, co mówisz. Wpisywałem numerki i literki do Excela. Mhm. Tworzyłem bazę danych. Po czym, wiesz, odszedłem z tej firmy na rok przed jej już kompletnym tam zamknięciem, nie wiem, bankructwem czy cokolwiek. Mhm. Nieistotne. I wiesz, wszystko, co zrobiłem przez 3 lata pracy tam, zostało w jeden dzień po prostu zniszczone, nie? Zutylizowane. Przestało istnieć. I jakby to mnie, wiesz, to jest... Nie robiłem jakby nic ciekawego, ani nic istotnego dla tej firmy nawet, ale sam fakt, wiesz, że coś, co robiłem przez 3 lata... Jest po nic, tak. Jest po nic, nie? Wiesz, miałem już wcześniej też takie doświadczenia, bo też pracowałem w innych jakichś jednostkach, firmach, gdzie musiałem chodzić, wiesz, pod krawatem i to w ogóle jest nie dla mnie, nie? Jestem takim typem człowieka, który prędzej pójdzie gdzieś na budowę, wiesz, nosić worki z cementem, niż będę korzystał z tego swojego wykształcenia, które mam i wiesz, bo niestety mam takie wykształcenie, że raczej sugeruję pracę za biurkiem, niż pracę fizyczną, ale raczej, jeżeli będę miał taką konieczność, to pójdę do pracy fizycznej, nie wiem, będę robił stoły, czy cokolwiek innego. Teraz też zająłem się na przykład pracą fizyczną i zacząłem rysować. Zacząłem dużo rysować ostatnio i chcę się wkręcić w robienie tatuaży. Mhm. Gdzieś to jest taka zajawa, która też sprawia, że twoja praca zostaje na wieki, na zawsze, dopóki dany człowiek żyje i chodzi, nie? I to jest fajne. Inni ludzie na to patrzą, oceniają, rozmawiają o tym. Funkcjonuje to w mentalności i w świadomości pewnego grona ludzi. Jest to praca, którą wykonujesz i która jest. No tak, zwłaszcza, że czasy dla takiej działalności dobre. Wydaje mi się, że... Muzyka jest bardziej nieśmiertelna, ale to jest też trochę nieśmiertelne. No? Ale to gdzieś też fajne jest to myślenie kategoriami chęci pozostawienia czegoś po sobie. To chyba też jest coś... Bo jest dla mnie... Najważniejsze. To, wiesz, żeby zostawić cząstkę siebie, bo wiem, że jakby moja obecność tutaj na tej planecie jest chwilowa i mogę coś zostawić po sobie, tak? Mogę zrobić coś, co będzie, zostanie na tym stole, a mnie już nie będzie i ktoś będzie wspominał moje imię przez to, że to dalej tutaj leży, nie? To jest, wydaje mi się, spoko, nie? Bo jakby samo istnienie nie ma sensu. To chyba to uczucie, że... Bo to też nie jest coś, co się pojawiło u ciebie niedawno. Podkreślałeś, że masz takie poczucie właśnie, nie wiem, bycia tu na chwilę, bycia trochę spoza. Znajdziesz też takie wątki, na przykład, że rozkminki na temat tego, skąd się wzięły, nie wiem, piramidy, że jesteśmy częścią jakiejś większej całości. To zdaje się też pomaga, żeby trochę wyjść z siebie, stanąć obok i trochę w tych tekstach popłynąć w inne rejony. No tak, jakby to też jest, wiesz, powód tej abstrakcji, nie? Takie rozkminki. Jakby zawsze tak myślałem, i gdzieś to jest już ugruntowane we mnie i jakby normalne, nie? Ludzie mi się dziwią, jak z nimi rozmawiam, nie? Że jak ja mogę w ten sposób w ogóle myśleć, nie? Przecież jesteśmy tacy ważni, nie? Tutaj ludzie, wiesz, jesteśmy na tej planecie od jakiegoś czasu, robimy swoje niby, ale tak naprawdę to jesteśmy tu chwilę, nie? Jakby jako cała ludzkość jesteśmy przez sekundę, nawet nie. Wiesz, to jest wszystko... Stryknięcie palca, nie? Mam wrażenie, że to jest w ogóle iluzja, to co się dzieje i chyba tak naprawdę tak jest, nie? To jest jakaś forma iluzji. Wiem, że traktujemy to wszystko bardzo rzeczowo i ciężko jest to zrozumieć, co mówię, ale wydaje mi się, że tak jest wewnętrznie, nie? Nie mam też potrzeby do końca, żeby to tłumaczyć, wiesz, swoją jazdę wewnętrzną, bo to jest moja historia. Jeżeli ktoś będzie chciał i jakby... o tym pogadać ze mną i gdzieś tam na podobnych częstotliwościach odbiera i nadaje, to zawsze może przyjść na koncert, możemy o tym pogadać, nie? A rozmawianie takie, wiesz, mówienie tego wszystkim, którzy oglądają ten wywiad, czy tam, wiesz,
jest trochę takie... Mogę to mówić na płytach, nie? Jakby, bo mm-hmm. taka jest moja rola, nie? Poprzez to, że jestem raperem i że muszę jakiś tam przekaz, kurde, wiesz, i swój światopogląd wyrażać, ale poza tym to mi się to wydaje trochę... Wiesz, no gdzieś tam ludzie sobie to tłumaczą na milion różnych sposobów. Jedni przez fizykę kwantową, tak. Inni przez religię, trzeci przez twórczość artystyczną. Ale myślę, że paru osobom zrzedła mina, jak się pojawiły te doniesienia odnośnie tego, że Amerykanie mają zdjęcia jakiejś dziwnej formy latającej i wojsko tego nie zdementowało. Potwierdziło wręcz, nie? Tak, to są autentyczne ich nagrania. No masakra, nie? Ja te nagrania widziałem i ten wywiad z tym generałem, czy tam porucznikiem, już nie pamiętam, czy pułkownikiem. Tuż po tym, jak to w ogóle się pojawiło w necie, nie? Tak 4 lata temu, 5. I pokazywałem wszystkim, nie? No to wszyscy to traktowali jako, wiesz, kolejny jakiś tam filmik, nie? Spoko, spoko, ale wiesz, jak nagle zaczęli o tym mówić na TVN-ie, czy tam gdzieś, to już trochę mina zrzedła, tak jak mówisz, nie? No wiesz, no, rzeczy się dzieją wokół nas, nie? Tak, i dopiero trzeba jakiegoś naprawdę takiego dowodu, którego już nie można odeprzeć, żeby nagle zmusić ludzi do myślenia trochę inaczej, trochę szerzej i często choć bardzo, bardzo trudno im przychodzi gdzieś tam. Ale to też, wiesz, to ten film, o którym mówisz, to też wielu ludzi jakby nadal traktuje ten temat bardzo, wiesz, bekowo, nie? I po obejrzeniu tego mówią, no co ty stary, nie? Wiesz. Po prostu nie są w stanie przyjąć do wiadomości takiego faktu, że może coś istnieć poza, może istnieć życie pozaziemskie, nie? Z drugiej strony za chwilę będzie można sfabrykować każdą treść. Deepfake'i to jest przerzęca perspektywa, że już w tej chwili odróżnienie ściemy od prawdy jest bardzo, bardzo trudne. Ogromna skala dezinformacji w tej chwili, to jest prawda. Nie? Ja za 10 lat to już będzie masakra jakaś. Nie? Dokładnie. To właściwie powoli jest problem z tym, żeby dotrzeć do źródła. No. Jak u Goebbelsa powielenie miliony, bo też skala powielania tych informacji jest zupełnie inna, tak. Prowadzi do właśnie totalnej dezinformacji. Ciekawe, jak to będzie wpływać na ludzi za jakiś czas, gdzie wiesz, wszystko dookoła będzie dezinformacją i ludzie w stosunkach jakby takich zwykłych międzyludzkich, jak będą się zachowywać, czy też będzie dezinformacja, że będę tobie mówił, że nie wiem, będę tu i tu, a wcale mnie tam nie będzie, nie? Bo po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się okłamujemy albo mówimy prawdę, nie wiadomo. Czy ci teraz okłamuję właśnie, czy teraz ci mówię prawdę? Nie? Wiesz, no, chyba Rzymianie wiedzieli, że żeby ludźmi rządzić, trzeba ich dzielić i polaryzować. To jest też ta kwestia, że najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że ludzie nie chcą wiedzieć, w sensie, że szukają potwierdzenia swojego punktu widzenia. Nie chcą różnicować punktów widzenia, tylko chcą tak samo myślących, jak oni w swojej bańce internetowej. Tak, nie przyjmują w ogóle do wiadomości innych zdań, innych ludzi, nie? I to jest też rażące. Jakby boję się takich ludzi, którzy, wiesz, nie są w stanie otworzyć głowy i tak naprawdę rozmawiać, nie? Tylko prowadzą monologi, nie? I to jest smutne i straszne. Coraz więcej takich rzeczy obserwuję, niestety, zwłaszcza u nas w kraju. A ty pracujesz nad tym, żeby ta twoja głowa była otwarta? Zmuszasz się trochę do wychodzenia spoza strefy komfortu? Staram się też myśleć, wiesz, jakby tak jak przed chwilą gadaliśmy, że mój sposób myślenia i obserwacji rzeczywistości jest rozległy, to też jak spotykam kogoś, kto ma zupełnie odwrotny punkt widzenia, staram się go zrozumieć, wiesz, i wysłuchać. I przeanalizować, jakby wiesz, i wziąć do siebie te najciekawsze rzeczy, które ta osoba gdzieś tam mówi i wykorzystać, nie? No, jakiś czas temu pewnym zaskoczeniem było dla ludzi zobaczyć cię u Piernikowskiego. Teraz nastąpiła na nowym klipie rewizyta i to, jak wspominałeś o tej abstrakcji, to jest chyba facet, od którego na temat abstrakcyjnej twórczości sporo można się dowiedzieć. Tak. Miałem przyjemność z nim rozmawiać. Długo się do niego przekonywałem, ale chyba koniec końców się przekonałem. W sensie, nawet nie do końca umiem to wyrazić słowami, ale zacząłem to czuć jakoś mocniej. Mi się bardzo podoba jego dzikość, nie? Jest taki, kurde, mam wrażenie, że po prostu
może to nie brzmi tak, ale że impulsywnie pisze swoje teksty. Jakby, że nie zastanawia się tak do końca nad tym, jak to ubrać, wie, żeby dobrać odpowiednie słowo w danym momencie, ale to ma być takie ekspresyjne, mocne, tu i teraz, nie? I to jest jakby zajebiste u niego. I też strasznie to wszystko śmierdzi mi starą szkołą, taką, wiesz, w dobrym tego słowa znaczeniu, ale na przykład ta nowa jego płyta już, wiesz, gdzieś tam te efekty wokalowe, które zastosował, jakby idą w drugą stronę, nie? Więc to fajnie, bo jest to taki, wiesz, też gościu na pograniczu, nie? Starych, nowych rzeczy i jakby nie dzieli tego, nie kategoryzuje w żaden sposób, tylko sobie robi swoją jazdę kompletnie, nie? I to jest super, nie? I to doceniam. Poza tym też jest producentem, nie? Może sobie pozwolić na trochę więcej, nie? No, na bardziej świadome używanie głosu. Tak, tak. I to też, kiedy ktoś taki sięga po autotuna, nawet śmiał się, że zdarzają się słuchacze, którzy mu wyrzucają, że Pielnikowski się sprzedał i że autotune. Ale no to wiesz, autotuna też można używać bardzo różnie. Można świadomie i nieświadomie. Można... Świadomie, nieświadomie, ironicznie, nieironicznie. To jest, tak, wiesz, no, narzędzie jak każde, chyba nie ma go co demonizować. Demonizować niepotrzebnie. Co zdecydowało o tym, że to akurat Smok był, został singlem? Wiesz co, tak naprawdę zrobiliśmy w Asfalcie takie małe przesłuchanie, wpadło parę osób i sprawdzało te numery. Nie wiem, tam ze 3 czy 4 kawałki puściliśmy ludziom przedpremierowo. Zrobiliśmy taką małą grupę i ludzie wybrali ten kawałek. Nie, nie miałem za bardzo komu tego puszczać, bo numery, które robiłem przez cały czas, puszczałem Sugarowi, mojemu ziomkowi, i on był z tym wszystkim na bieżąco. Mówił mi, że coś jest spoko, coś nie jest spoko, ale też tak jak ja tracił zupełnie, wiesz, obiektywizm, nie? I jakby szukałem kogoś, kto będzie mógł to ocenić jakby tak na czysto, nie? Wytwórnia też, wiesz, już pół roku byłem w tej wytwórni, od pół roku słyszeli jakieś tam szkielety kawałków. I też nie do końca już potrafili to gdzieś tam, wiesz, umiejscowić, nie? Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. Ja jakby siłą rzeczy też nie potrafiłem tego zrobić. Barto też nie potrafił tego zrobić. Jakby wybieranie singli to jest trudna rzecz, nie? Myślę, że warto na przykład kogoś zaprosić, kto ma duże doświadczenie i dać mu posłuchać płyty, żeby się wypowiedział. Najlepiej, jeśli to będzie kilka osób też. Albo po prostu randomowo komuś puścić, nie? Totalnie z ulicy, wiesz. No wiadomo, że komuś ktoś słucha rapu na przykład, żeby jakiekolwiek miał pojęcie, ale komuś dać to po prostu do oceny, nie? Do jakby powiedzenia, co jest najlepsze jego zdaniem, nie? Żeby zrobić ten singiel. Na przykład w przypadku płyty Światło, no to mieliśmy tak, że siedzieliśmy u Kepsa w studio i ja kończyłem swoje nagrania i przyjechał Wojtek Sokół. I akurat miał chwilę i pogadaliśmy sobie troszkę. I mówię: Wojtek, może ci puszczę swoją płytę? Spoko. Wojtek posłuchał płyty, przesłuchał prawie wszystkie kawałki i wiesz, mówi: stary, to musi być singiel. Ja mówię: ale stary, ja ten numer chciałem wywalić w ogóle z płyty. Ja mówię: o, tylko ty, nie? Miał go nie być na płycie. Miał być. On, ten numer był chyba 6 razy, wiesz, nagrywany pod jakieś różne bity, zmieniany był tekst. Bardzo dużo było jednym słowem pracy przy tym kawałku i już do tego stopnia, że miałem go dosyć, nie? No ale Wojtek mówi: kurde, stary, jak wyrzucisz to z płyty, to popełnisz największy błąd swojego życia, a jak nie dasz tego na singiel, to będzie też drugi błąd największy swojego życia, więc ja ci radzę, żebyś to po prostu wrzucił jako singiel, nie? No i tak zrobiłem, posłuchałem rady starszego kolegi, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej i jakby, wiesz, miało to odpowiedni poziom efektu, nie? No, zadziałało po prostu. Nie, no absolutnie nie chcę się mądrzyć, myślę, że masz o wiele lepszych ludzi w otoczeniu od tego, ale tak po przesłuchaniu, no nie było tych przesłuchań wiele niestety jeszcze. Oh myślisz, my gosh. Myślisz, że dobry singiel wybrałem? Tak, absolutnie. Bardzo fajnie, że żaden smutny gość w garniturze nie mówił, nie powiedział ci, wiesz, nie stuknął cię w ramię i nie powiedział ci, że no stary, z tymi
kościołami, żeby ich nie budować, tylko szkoły budować, to wiesz, to nie jest dobry czas, żeby z takimi teściami wyskakiwać, że jest gdzieś ta jednak wolność właściwa niezależnym labelom i gdzieś no chyba brak kalkulacji, no. To jest spoko. A co mówiłeś? Powiedziałeś wcześniej o Omegasz? Tak, że Omegasz, tak. Mm-hmm. Że to jest gdzieś taki psychobanger, śmiałem się wczoraj do siebie, jak tego słuchałem. No, złapał mnie chyba tak na szybko najbardziej. Okej, okay. No to my chcieliśmy go dać z Bartkiem jako singiel. To był nasz jakiś tam faworyt. Jeden z trzech numerów takich, naszym zdaniem, singlowych. No ale jakby weryfikacja, wiesz była trochę inna, nie? Singiel nie jest jeden, no to... Dokładnie. To jest, tak, zobaczymy, co tutaj w takim razie przyszłość pokaże. A to jest tak, że pisałeś rzeczy pod bity Bartokata już, czy jak zwykle, bo zdaje się, często pisałeś pod instrumentale, pod tak, cudze rzeczy i dopiero potem... Sporo, bardzo sporo napisałem pod instrumentale. Tak naprawdę dużo miałem, wiesz, nawet nagranych pod instrumentale, bo jakby to już jest dla mnie jakiś zapis też emocji, chwili. Później jak dostaję bity, to gdzieś to sobie edytuję, poprawiam i finalnie to wygląda trochę inaczej niż w tej wersji takiej demo. No ale tak, robię to często, jakby głównie robię to dlatego, żeby nie stracić vibe'u i wiesz, klimatu na jakiś beat, który akurat dostałem i którym się jaram i chcę się nim jarać jak najdłużej, a nie wiesz, że ja teraz będę do niego pisał dwa dni czy trzy dni, kurde, zwrotki, refren, później będę musiał do tego robić klip, będę to wałkował, wiesz, 100 razy, później jeszcze na koncertach 100 razy i koniec końców będę miał tego dosyć, nie? Więc staram się po prostu ograniczyć do minimum słuchanie bitów, którymi się jaram. Jesteś typem, który szybko nudzi się swoją muzyką? Tak, bardzo szybko. W zasadzie jak, no, ale to chyba większość tak ma raperów, że w momencie, kiedy wydaję jakąś płytę, to już jest dla mnie zamknięty etap. Oddzielam to, wiesz, grubą krechą i najchętniej bym już tego w ogóle nie słuchał. Tylko na koncertach. Ewentualnie jakieś klipy czy coś, nie? Ale nie lubię słuchać swoich kawałków. Chyba, że jest jeszcze proces twórczy jakby cały czas, wiesz. To tak, ale bo muszę jakby też i jest to dla mnie nadal interesujące, bo mogę coś zmienić, nie? Ale w momencie, kiedy już kawałek jest zamknięty, to niech inni tego słuchają teraz 100 razy. Ja już posłuchałem swoje 100. No tak, też wydajesz się takim typem, który zrobi tę płytę i najbardziej nużącą częścią wszystkiego jest etap jej promocji potem. Tak. Gdzie znaczy... wypadałoby, żeby na tych socialach się pojawiać, bo takie czasy, że jak cię tam nie ma, to cię w ogóle nie ma. Żeby chodzić na wywiady i odpowiadać na dziesiątki dokładnie takich samych pytań. Chyba też musiałeś się trochę nauczyć cierpliwości w tych kwestiach. No tak, no jest to cierpliwość. Aczkolwiek teraz, tak jak mówisz, bardziej się skupiam już na robieniu kolejnych rzeczy po prostu, bo potrzebuję tego. Już wiem po sobie, po ostatnich dwóch płytach, że jestem tak uzależniony, że od robienia muzy, że to jest jakiś koniec po prostu, bo nie wiem, po czasoprzestrzeni próbowałem sobie zrobić przerwę miesięczną, mówię, pojadę sobie gdzieś na miesiąc, trochę odpocznę, czy coś. No, pojechaliśmy na wakacje na 2 tygodnie. To już, wiesz, po tygodniu już miałem ciśnienie, nie? Wróciłem z wakacji, już miałem 2 teksty gotowe, nie? Żeby tylko wejść do studia i nagrać. Po kolejnej płycie też mówię, dobra, zrobię sobie przerwę, nie? Zrobiłem sobie też może tydzień przerwy tak naprawdę docelowo i nie byłem w stanie już nie tworzyć, nie? Jakby, więc teraz też skończyłem. Zrobiłem sobie dosłownie 5 dni przerwy, takich na zasadzie, wiesz, żeby nic nie robić, siedzieć w domu, kurde, oglądać Netflixa i się chillować. Po 5 dniach wstałem, pojechałem do studia i, wiesz, robię kolejne rzeczy po prostu, bo mam głód, nie? Jestem cały czas głodny robienia. Mhm. Kombo dlatego, że to sekwencja uderzeń, która jest nie do zatrzymania? Wiesz co, nie wiem tak naprawdę. Jest to taki tytuł, który gdzieś spaja po prostu te wszystkie numery taką klamrą. Jest to, wiesz, synonim wielokrotności, multiplikacji, powielania w dobrym tego słowa znaczeniu.
I ta płyta trochę taka jest, nie? Że pewne rzeczy się powtarzają, ale jest to bardziej na zasadzie delaya, echa, czy czegoś takiego. Nie na zasadzie kopiowania własnych akcji, nie? Ale jakieś follow-upy do i muzyczne, i liryczne, nie? Takie rzeczy. Dużo jest po prostu rzeczy, które zabiegów, tematów, które zamykają się w tym słowie combo i wydaje mi się, że to jest dobre słowo, które dobrze odzwierciedla jakby całość tego albumu. Pasuje też do tych 8-bitowych ciągotek Bartokata i do świata ogólnie rzecz biorąc gier. Tak. No dobrze, w takim razie nie będę cię odrywać już dłużej od możliwości realizowania się na polu muzycznym, a w ogóle nie, jeszcze jednak na chwilę cię oderwę. Miałeś takie poczucie kiedyś, że chciałbyś nie być uzależniony od muzyki? Że tak. Chciałbyś... Znaczy, nie wiem, o jakie uzależnienie pytasz, czy o takie, jak mówiłem przed chwilą, czy o takie na przykład finansowe, że muszę iść, nie wiem, zrobić kawałek, żeby mieć co jeść, nie? Nie no, o to drugie nie, dlatego że już pokazałeś, że w odróżnieniu od wielu innych raperów, którzy byliby skłonni raczej zrobić słaby numer niż iść do pracy, myślisz na ten temat inaczej i mówię, nie, o tej twojej pierwszej definicji, tak. No to jakby wiesz, no trochę mnie to z jednej strony denerwuje jakby, patrząc na to trochę globalniej z perspektywy mojej rodziny, bo na przykład moja żona już ma dosyć tego, że ja wiesz, wychodzę i nie ma mnie na noc, nie, i jakby ja mówię, idę nagrywać, idę robić, a ona weź już mi nawet nie mów, nie, już nawet nie chcę słuchać. Skończyłem płytę teraz, wiesz, i już powiedziałem jej, o kochanie, kończę płytę, wiesz, wypiliśmy sobie tam małego drinka, żeby to gdzieś tam uczcić, po czym, wiesz, cztery dni później mówię, jadę do studia, po co? Nagrywać. Nawet nic mi nie mów, nie? Taki był komentarz. I tutaj jest jakby problem, nie? A wewnętrznie? Spoko, wiesz, mnie to cały czas jara i... Nie mogę się doczekać, kiedy będę znowu w tym studio, a tak naprawdę, wiesz, jest na moim karku gdzieś tam dreszcz emocji za każdym razem, jak leci nowy beat, który dostałem właśnie, wiesz. Jak sobie wyobrażam, jak będzie wyglądać kolejna płyta, jak ją zrobię, wiesz, jakby to jest zajebiste uczucie, kiedy możesz sobie kształtować. Jesteś na tym wczesnym etapie, właśnie tak jak teraz, na wczesnym etapie tworzenia. I jakby wizualizujesz swoją jazdę, którą masz w głowie, wiesz, i wiesz, że ten pierwszy numer, który napiszesz, tak naprawdę jest bardzo ważny, bo będzie odnośnikiem do kolejnych numerów, stworzy jakiś szkielet i nakieruje całą płytę. No, to jest fajny ten początkowy proces jest zajebisty, moim zdaniem, nie? Najfajniejszy, taki najbardziej stymulujący mózg, nie? A miałeś to poczucie, że musisz przyzwyczaić swoich bliskich do tego, żeby traktowali twoją pracę twórczą na równi z tym na przykład, że wychodzisz do biura i przepracowujesz 8 Nadal godzin? Nadal muszę to robić, nie? Jakby to jest bezustanna akcja, nie? Cały czas muszę mówić, że to jest moja praca. Wielu ludzi z mojego otoczenia gdzieś tam, wiesz, którzy normalnie pracują od 8 do 16, już się przyzwyczaili do tego, jak ja działam, że wiesz, oni, jest niedziela przykładowo, wiesz, i oni jutro muszą iść do pracy, tak, a ja nie muszę, nie? Wiesz, o co chodzi. Znaczy wiadomo, że być może muszę, być może nie muszę, być może wczoraj byłem, tak, albo jeszcze dzisiaj rano, ale jakby oni nadal patrzą na to tak, że wiesz, ten to ma, kurwa, zajebiście, nie? Jutro poniedziałek może sobie, kurwa, nie iść do pracy, nie? Jakby nadal to funkcjonuje, nikt mi już tego nie mówi prosto w ryj, ale czuję to, nie, na plecach i jakby jest to cały czas. Tak, mi też nie mówi, ale jakiś kątem ucha udaje mi się usłyszeć czasem, na przykład moją matkę, która mówi, a, że Marcin to podobno coś tam robi, nie? No, dokładnie. Tak. Wszyscy podobno coś robimy. To cóż, no to jest coś chyba, z czym trzeba się pogodzić. Dziękuję bardzo, moim gościem był Hades, sprawdzajcie combo, no i sprawdzajcie kolejne Flintesencje. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia.